Z racji, że mam kilka rozklepanych dronów, to postanowiłem ich nie naprawiać, tylko złożyć sobie nowego. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Oczywiście żartuję, tamte drony też będę naprawiać, ale postanowiłem, że nowego drona zbuduję na systemie DJI O3. Nie chcę mieć kamery GoPro montowanej na ramię, nie chcę obciążać zbędnie tego drona, chciałbym mieć tylko samą baterię, stąd taki wybór. Wiem, że jakość nie będzie na pewno super ekstra, bo są kamery, które przewyższają oczywiście tę małą kamerę, no ale jednak chciałem się przekonać i chcę się przekonać na własnej skórze, jak to będzie latało oraz jaki będzie z tego obraz. Myślę, że na jakieś filmy do YouTube'a nie będzie to wcale najgorsze urządzenie. Jedyny problem, jaki wystąpił przy budowaniu tego drona, to taki, że kabel od O3 był za krótki. Myślałem, że zbuduję tę ramę na raz, ale niestety musiałem zamawiać nowy kabel. Wczoraj go przełożyłem, także co? Dokręcam kamerę, no i budujemy staka. Niestety oszukałem sam siebie, bo myślałem, że mam całego staka SpeedyBee, tak aby było wszystko do kompletu, no ale niestety mam tylko FCK, więc nie będę kombinować, chcę mieć staka od jednego producenta. Myślałem, że założę Skystarsa, nigdy go nie zakładałem, to jest 20×20, w zasadzie no już trochę go mam i jeszcze go, jak widać, nie wykorzystałem. Ale znowu nie ma wyjścia pod jednostkę przekazującą obraz, także niestety nie chce mi się lutować. I mam staka Zeusa, z którym nie jest mi raczej po drodze, ponieważ nie mogę go zazwyczaj ustawić. Pewnie jest w tym moja wina, gdzieś jest jakiś mój błąd, ale zazwyczaj z tym dronem, który miał staka Zeusa, było tak, że jedno ramię mi opadało przy puszczaniu gazu i nigdy nie mogłem tego drona wypidować. No, jestem tylko amatorem i niestety mam z tym problem, ale zbudowałem już trochę dronów i na każdym innym staku jakoś mi to działało. Nie wiem. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści i że nie będę mieć takich problemów. Odczaruję go. Te silniki bardzo sobie cenię i szanuję, jednak zagadką dla mnie będzie to, czy będą współpracowały ze stakiem Zeusa. A co mają nie współpracować, powiedzą inni? Nie wiem, zadaję tylko takie pytanie. Może lutowanie nie jest najwyższych lotów, ale pamiętajcie, liczy się zajawka, więc jeżeli tylko to jakoś scalicie w miarę, no to będziecie szczęśliwi, że zbudowaliście drona. A to jest bardzo ważne. To by było na tyle, jeżeli chodzi o budowę drona. Teraz trzeba iść w plener i sprawdzić, jak lata dron. Zobaczymy, jak zachowuje się w powietrzu, czy ten stak Zeusa jednak mnie do siebie przekona, czy nie, czy zrobię kolejną wymianę. Wiem, że nie zrobiłem jednej rzeczy, ale to dlatego, że dzisiaj jadę na zdjęcia i się trochę śpieszę. Tu jest fajne wejście na XT60 i tu można sobie wyprowadzić kabel i tu podpinamy baterię. No ale z racji, że tak jak mówię, jestem oldschoolem, tu można też wpiąć baterię i też powinno być dobrze. Zawsze latam na takim ustawieniu. Także już w jednym z najbliższych odcinków wiecie co czeka nas wszystkich. Wspólne latanie.